Ken, spędziłeś w Tychach kilka tygodni, wystąpiłeś w kilku sparingach i pojechałeś z drużyną na obóz. Jakie są twoje pierwsze wrażenia i dlaczego podpisałeś kontrakt z GKS-em Tychy? Cześć wszyscy. It's good team and has a lot of quality. To dobry zespół o bardzo wysokiej jakości. Jest tu bardzo dobre połączenie młodości z doświadczeniem. Widzę w zespole kilku zawodników o dobrych umiejętnościach technicznych, całkiem podobnych jak w Ekstraklasie. To wszystko sprawiło, że decyzję o podpisaniu kontraktu podjąłem całkiem szybko. Most time już. Większość swojego piłkarskiego życia spędziłeś w Estonii. W Polsce miałeś okazję grać w Ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze i Korony Kielce. Jak możesz opisać swoją dotychczasową karierę? Tak, większą część mojej kariery spędziłem w Estonii. Grałem w Nome Kalju i miałem okazję grać w Lidze Europy przeciwko Lechowi Poznań. Jeden z trenerów zapytał mnie wtedy, że jeśli będę wolny, to mogę przyjechać do Polski. Tu bardzo mi się podoba. Asked when I will be free and then I came to Poland and I like here. Podobno twoje nazwisko nie jest popularne w Estonii. Ludzie mówią o tobie Iron Man Ken. Dlaczego? Słyszałem, że możesz grać cały czas i to dwa razy w tygodniu. This game because I played To wzięło się z tego, że przez około 3,5 roku grałem pełne 90 minut w prawie 120 spotkaniach z rzędu. Nie miałem wtedy żadnej kontuzji i nie pauzowałem za kartki. Stąd też wziął się mój pseudonim. Do you remember your first training? Pamiętasz swój pierwszy trening? Czytałem, że na pierwsze zajęcia zabrała cię mama. To było w wieku około 7 lat. Jeden z trenerów pojawił się w szkole i zapytał, czy jest tu jakiś szybki dzieciak. Ja byłem całkiem szybki i tak poszedłem na trening. Moja mama zabierała mnie wtedy, bo ośrodek był trochę daleko od domu. Ja jednak zawsze trzymałem się piłki nożnej i tak przy niej zostałem. Tak naprawdę twój tata jest znaną osobą w Estonii. Grał w reprezentacji tego kraju. Obecnie ogląda twoje mecze? Rozmawiamy praktycznie po każdym spotkaniu. W miarę możliwości stara się oglądać moje mecze i o nich dyskutować. Ty również grasz w reprezentacji Estonii zarówno jako skrzydłowy, jak i lewy obrońca. Jaka jest twoja ulubiona pozycja na boisku? Bardziej jestem lewym obrońcą, ale jestem też przyzwyczajony do gry na lewej stronie pomocy. Kiedy gram w reprezentacji Estonii przeciwko innym zespołom, zazwyczaj nie jesteśmy drużyną dominującą, dlatego gram wtedy bardziej defensywniej. Był trener, u którego grałem bardziej jako skrzydłowy, ale miałem obowiązki w obronie. Ja osobiście preferuję jednak grę na lewej obronie. For the same contract with GKS Tychy, do you know Znałeś any może zawodników GKS-u Tychy? Yeah, tak, znam ich. Najlepiej Sebastiana Stebleckiego, ponieważ razem graliśmy w Górniku Zabrze. Jesteś w Polsce ponad 3 lata. Dlaczego nie mówisz po polsku? Mówię, bo jak interwiu nie chcę tak, nie wiem co ja gadam i potem nie tak dobrze mówię. No. A wszystko rozumiesz i trochę mówię też. No. To jest na boisku wszystko, to jest na pewno. No. Może powinieneś oglądać bajki. Słyszałem, że angielskiego nauczyłeś się oglądając Cartoon Network. Yeah, I learned that when I was kid. I watched some cartoons, and English was quite easy. Tak, nauczyłem się angielskiego oglądając bajki, jak byłem dzieckiem. Angielski jest łatwiejszy w porównaniu do polskiego. W angielski nie ma tak dużo trudnych słów. Zazwyczaj staram się jednak rozmawiać z kolegami w języku polskim. Nie mam problemów ze zrozumieniem, ale zdecydowanie trudniej jest coś powiedzieć. Ja wiem, co powinienem powiedzieć, ale te słowa są poza moim zasięgiem. Don't come out of my mouth, you know? Jakie są w takim razie twoje cele w GKS-ie Tychy? No, Ekstraklasa na pewno. Celem jest awans do Ekstraklasy. Nie ma mowy o innym celu. Jest teraz nowy system rozgrywek. 3 zespoły mają szansę awansować. Jest to całkiem dobra szansa, żeby awansować do Ekstraklasy. I bez wątpienia jest to najważniejszy cel każdego zawodnika w zespole.